niebywała, jak ta natura to jest różnorodna. Pojedzie sobie 20, 30, 40 minut autem. To jest ten dobry gość, wsiadłem w zły autobus. Tak jadę, zawieszony w telefonie i mówię, kurczę, gdzie ja jestem? A patrzę na to, gdzie ja pojechałem. Byłem już tutaj, a mam jechać tutaj. Przyjechałem stąd, zamiast jechać tak, to pojechałem tak. I kółko, i tu wracam jakoś, nie wiem o co chodzi, a to jest kosmos. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy, witam was z pięknej, słonecznej miejscowości o nazwie Tauranga na wschodnim wybrzeżu północnej wyspy. Zapraszam do oglądania. Do Taurangi dojechałem wczoraj, naprawdę sporo osób mówiło mi i z was, widzów oraz ludzi poznanych w hostelach, że Tauranga jest naprawdę bardzo fajną, ładną, spokojną miejscowością, którą warto zobaczyć, tak więc postanowiłem wybrać się tutaj, no i zapraszam do zwiedzania. Siądźcie wygodnie, moi drodzy, kliknijcie subskrypcję, a ja czekam na autobus. No i dojechałem do, można powiedzieć, innej części miasta, ponieważ ta miejscowość leży nad zatoką. Zatoka nazywa się Zatoką Obfitości i jak jechałem autobusem, można było zauważyć ogromną ilość łódek i jachtów, więc trzeba przyznać, że jest to taka miejscowość w 100% turystyczna, jak nasze, nie wiem, jakieś Władysławowo, taka, wiecie, typowa wakacyjna miejscowość, gdzie po prostu miejscowi tutaj przyjeżdżają na plażę, na właśnie jachcik. Są parkingi dla campervanów, tak więc bardzo fajnie, idziemy pozwiedzać. Nie wiem dlaczego, ale czuję się troszkę, jakbym był gdzieś w Sydney, w Australii. Piękne, piaszczyste plaże. Dodatkowo tutaj z tyłu, jak się odwrócimy, jest góra Managui. Niestety chyba nie jestem w stanie jej, że tak powiem, zdobyć, ponieważ mam ogromne problemy z kolanem i odczuwam nawet podczas po prostu spaceru, a jakiekolwiek podejścia, myślę, że mogą być no niekoniecznie dobre. W hostelu również mówili mi, że jest to idealne miejsce na surfing. Ogólnie wybrzeże jest dość długie, ciągnie się w tamtą stronę. Tutaj póki co żadnych fal nie widać, ale strzelam, że gdzieś są pewnie specjalne spoty po to, aby sobie surfować. Mówię, to jest miejscowość typowa na surfing. No i też widać, że lokalni spędzają czas aktywnie, bo tutaj są turyści, wiadomo, bo jest to miejscowość popularna, ale sama Nowa Zelandia nie jest, nie wiadomo jak, turystycznym miejscem. To nie jest Azja Południowo-Wschodnia, to nie jest Tajlandia, tutaj się nie leci za grosze z Europy, więc tych turystów jest nieco mniej, a z reguły jak ktoś się decyduje, aby przyjechać do Nowej Zelandii, to bardziej gdzieś tam góry, spacery i natura, jak przyjeżdżanie i leżenie na plaży. No bo taką plażę, słuchajcie, można znaleźć niemalże gdziekolwiek pewnie w Europie, a te góry, które tutaj są, trekkingi, są naprawdę wyjątkowe, więc bym powiedział, że raczej to jest takim powodem przyjazdu turystów z Europy na przykład. No i trafiłem sobie przy okazji na turniej siatkówki. To chyba też czuję, że pooglądam dzisiaj. Ja w ogóle z tej mojej części, która można powiedzieć jest w ścisłym centrum, po drugiej stronie mostu przyjechałem tutaj po raz pierwszy, bo wszyscy polecali, mówili, że naprawdę bardzo fajna miejscóweczka i aby się zrelaksować, idealne miejsce. Kurczę, nie wiem czy woda jest na tyle ciepła, że pójść sobie wskoczyć do tej zatoki, sam do tego oceanu, ale myślę, że warto będzie też pójść sobie na chwilę na plażę, poleżeć, odpocząć,
po ostatnich ciężkich trekkingach w nowozelandzkich górach, moi drodzy. A tak, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, sztywne informacje, to 9. miejscowość w kraju pod względem ludności około 100 tysięcy, więc te miejscowości tutaj nie są aż tak ogromne, ale mówię, jest to troszkę tak podzielone, no bo jest ta zatoka i można było powiedzieć, że miasto jest niemalże podzielone na dwie części, chociaż widać, że ta, ja myślałem, że ta moja część jest dość droga, bo wiecie, ścisłe centrum, ale jednak tutaj patrząc na te nieruchomości, które są na w pierwszej linii brzegowej, no to raczej tanio tutaj nie jest. Chciałem polatać dronem, ale tutaj dosłownie kawałek stąd jest lotnisko i raczej nie ma takiej możliwości. Siedzę sobie tutaj na ławce z ogromnym bólem dupy, że nie mogę tutaj wejść, ale kurczę, no na dobrą sprawę nie wiem co robić, bo z jednej strony widzę, że ten podejść tutaj w podejście, przepraszam, w jednym miejscu nie jest aż tak strome i wydawałoby się jakkolwiek trudne, bo to jest po prostu górka do zrobienia dla każdego, że tak powiem, zjadacza chleba, no ale niestety ból w kolanie podczas zwykłego spaceru jest na tyle duży, że wydaje mi się, jak będę wchodził, może być ok, ale przy zejściu może być bardzo niekomfortowo i później kolejne dni będę znowu odczuwał dyskomfort, a no chyba nie ma sensu się przeciążać, bo zrobię naprawdę piękne hajki tutaj i myślę, że jeden sobie można odpuścić. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running. W sumie to w ogóle się nie dziwię, że tutaj przyjeżdżają turyści, naprawdę nie tyle, że ładne miejsce, co naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie sami. Piękna plaża, jest niedziela, w żaden sposób nie zatłoczona. Znaczy tutaj przyjeżdżają ludzie, łowią ryby z kuszami. Kurczę, fajnie to jest, idziemy na spacer. No muszę wam powiedzieć, że ja mam mega farta, bo jadąc tutaj wczoraj na stopa, pogoda była z dupy i mój kierowca powiedział, że tutaj teraz idą wiatry skądś tam z gór i najprawdopodobniej będzie i pochmurno i będzie padało i faktycznie wczoraj było tak, że słuchajcie, wyszło słońce i za parę minut, pach, przyszły chmury, konkretny deszcz, parę minut, zaraz znowu słońce, zaraz znowu deszcz i ja sobie myślę, tak, kurczę, co się dzieje? Chciałem wyjść, ale nie było takiej możliwości, bo było tak pochmurno, że nie szło zrobić żadnego materiału, a zobaczcie sami teraz na miejsce, w którym ja jestem. Jest przepiękna, słuchajcie, niebieściutka woda. Poszedłem sobie kawałek na taki, można powiedzieć, punkcik widokowy, to jest zaraz obok przy plaży. Ja myślałem, że to jest sporo ludzi, ale tak naprawdę tutaj jest niemalże pusto, tam są w ogóle też miejsca, gdzie nikogo nie ma i jest pięknie i pogoda dopisuje, tak więc jestem mega, mega zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z mojego przyjazdu do Nowej Zelandii. Ja ten wyjazd odkładałem cały czas, niemalże od roku 2018, kiedy byłem w Australii. Pamiętam, że jak zarobiłem jakieś tam pierwsze pieniążki, to zastanawiałem się, kurczę, czy lecąc z tej Australii do Nowej Zelandii będzie mnie stać na podróż. I chyba dobrze, że nie pojechałem, bo byłoby to samo, co z moją, można powiedzieć, Japonią, kiedy chciałem pojechać po raz pierwszy, również w roku 2018. Nie miałem dostatecznie dużego budżetu, żeby pojechać, wiecie, i zrealizować to, co bym chciał, tylko byłoby takie, wiecie, pojechać i odbębnić.
więc miałoby się to jakimkolwiek celem, bo po prostu było poczekać i pojechać teraz, kiedy po prostu są fundusze, jest taka możliwość, a nie po prostu jechać, nie wiem, siedzieć w Auckland tydzień i nigdzie nie pojechać, bo autobusy drogie, bo nie wiem, hostele drogie, bo wejściówki drogie, na cokolwiek. Tak więc fajnie, że tu jestem. Pamiętam również, że będąc w Sydney, sprawdzałem bilety do Nowej Kaledonii i również było mnie stać na bilet, ale chyba niekoniecznie byłoby mnie stać na jakieś, wiecie, podróżowanie po wyspie i ten Pacyfik teraz przychodzi, więc fajnie, że jest taka możliwość i przypominam o, słuchajcie, kartkach z Pacyfiku, jeżeli ktoś chciałby otrzymać kartkę z krajów, z wysp w sumie Pacyfiku, zapraszam na mojego Patronite'a, aby zapoznać się ze szczegółami, a ja idę dalej na piękne punkty widokowe. Patrzcie na to. Niebywałe, jak ta natura tutaj jest różnorodna. Pojedzie sobie 20, 30, 40 minut autem poza Taurangę i będziecie mieli piękne góry. Tutaj macie plaże. W sumie te górki już tam niektóre widać w tle. Różnorodność w tym kraju jest naprawdę niebywała. Słuchajcie, dwie wyspy, niestety nie udało mi się zobaczyć tej południowej. Trzeba będzie najprawdopodobniej wrócić, bo uwierzcie mi, że jak planowałem sobie tę podróż, tak mówię, dobra, tutaj 100 km, tu 200, tutaj coś, uda mi się to zrobić bez żadnego problemu, a finalnie okazało się nieco inaczej. Jak będziecie planowali sobie podróż po Nowej Zelandii, sprawdźcie sobie nieco dokładniej, jak te autobusy jeżdżą, po to, że są. To są, ale nie jeżdżą zawsze, nie jeżdżą wszędzie. No teoretycznie można to zrobić na stopa, ale no musicie być po prostu świadomi, ile czasu to schodzi, żeby dojechać z punktu A do punktu B. Ja tutaj spędzę około 2 tygodni. Udało mi się odwiedzić Auckland, Rotorua, a gorące źródła pod Rotoruą, Taupo, Taranaki, Tongariro, Alpine Crossing i tutaj kolejną miejscowość, można powiedzieć 7 miejscówek plus jeszcze jakiś tam hike, więc 7-8 miejscówek w 2 tygodnie, niemalże 2 dni na jedną, powiedzmy, atrakcję, no bo też tu trzeba dojechać, wyjechać, trochę to zajmuje czasu, a jeszcze jest parę rzeczy na tej wyspie północnej, między innymi wszystko na północ od Auckland. Jeszcze miejscowość Napier, która jest bardziej na południowy wschód i na samym dole jeszcze jest jedna miejscowość, tak więc kurczę, no chyba tutaj trzeba przyjechać na, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, ale też jak rozmawiałem z ludźmi, ogólnie jest tutaj mało osób przyjeżdżających typowo na wakacje, większość po prostu przyjeżdża na work and holiday, czyli mają wizę na rok, gdzie mogą również pracować. Po tym odcinku będzie jeszcze na pewno jeden, gdzie opowiem Wam nieco więcej na temat cen i ile potrzebujecie pieniędzy przyjeżdżając do Nowej Zelandii, jak sobie zaplanować całą tę podróż, skąd kupować najlepiej bilety, jak szukać noclegów, wszystkiego. Tak więc, moi drodzy, wciśnijcie przycisk subskrypcji i bądźcie gotowi na kolejny odcinek. Patrzcie, jaka chabila, normalnie dzieło sztuki. Tutaj jakiś wariat, tam też. Wow, słuchajcie, z takim widoczkiem na ocean. Coś pięknego. Kiedyś ktoś mnie zapytał, gdzie chciałbym mieszkać na świecie. I jeżeli nie patrząc na finanse, na dobrą sprawę, no to zawsze podobało mi się Sydney, ponieważ ten luz lokalnych mieszkańców i wszystko mi się bardzo podobało, ale zawsze były problemy właśnie z wizą, z paszportem, z takimi rzeczami. Wydaje mi się, że tutaj w Nowej Zelandii, mieszkając w takiej mieścince, mają gdzieś tutaj chatę na wybrzeżu, kurczę, życie pewnie jest piękne, tylko trzeba mieć hajs. Powiem Wam, że nie mogę się nacieszyć tym widoczkiem i dzięki wszystkim, którzy polecili mi tą miejscowość, bo naprawdę powiem Wam, że nie wiem, gdzie bym teraz siedział. A tak przyjechałem tutaj, jestem mega zadowolony. Przedzieram się na drugą stronę, właśnie
z części, można powiedzieć, oceanu na część tej zatoki. Mam parę minutek do przejścia. Jest się, słuchajcie, niedziela, nigdzie mi się nie śpieszy, nikt mnie nie goni. Będę sobie montował materiał wieczorem, także idę sobie poleżeć na plaży, odpocząć troszkę słońca, bo ostatnie dni te właśnie w Nowej Zelandii niestety były pochmurne i padało, tak więc idę odpoczywać. Muszę was przeprosić, bo wprowadziłem was chyba w błąd. Tam gdzie ja jestem, ta część nazywa się Tauranga, a ta nie nazywa się Tauranga, pomimo że jest tu Tauranga Airport. Nazywa się, słuchajcie, Mount. Tak samo jak ta góra. Tak więc, no taki mały, że tak powiem, błąd na początku filmu. A ja czekam na autobus, no i wracamy sobie pomalutku na właśnie moją część tam do miasta. Żeby co nieco wam jeszcze pokazać, słuchajcie, luz tutaj, który panuje, jest ach niebywały. Ciężko to w ogóle opisać słowami. To jest ten dobry gość, wsiadłem w zły autobus. Tak jadę, zawieszony w telefonie i mówię, kurczę, gdzie ja jestem? A patrzcie na to, gdzie ja pojechałem. Byłem już tutaj, a mam jechać tutaj. Przejechałem stąd, zamiast jechać tak, to pojechałem tak. I kółko i tu wracam jakoś, nie wiem o co chodzi, a hej. Jeszcze kilka słów odnośnie jedzenia. Tutaj w Nowej Zelandii to jest bardzo duży miks różnych kultur, no i tutaj nie widziałem jakoś tak typowo na Nowej Zelandii potraw, żeby to było nie wiadomo jak próbowane. Głównie po prostu wszystko co światowe jest tutaj. Smażony ryż, moi drodzy, smacznego. Wiecie co jest plusem Nowej Zelandii? Jest godzina 20:30, nadal jest jasno, tak więc zaraz zobaczymy jak wygląda nie tyle życie nocne, co przejdziemy się tutaj po okolicy, zobaczymy co słychać tam gdzie byliśmy dzisiaj. Można zobaczyć stąd, tam z tyłu jest ta góra, no i jakaś zaraz kolacyjka i spacer po nie siada się, że jest spokojnie, dzisiaj jest niedziela. Bardzo luźny dzionek, chociaż sporo ludzi dzisiaj bywało w knajpach. Tak więc zrobiło się delikatnie chłodno, ja nakładam bluzę i wychodzimy na kolację i spacer po dzielnicy. Zauważyłem też, że w każdym hostelu jest pralka, ponieważ mnóstwo ludzi tutaj jest na tak zwany long term, czyli zostaje im co dłużej. I takie pranie kosztuje 4 dolary, czyli jest to 10 zł i 10 za suszenie, czyli to jest 20 zika. Powiem wam, że w Tajlandii płaciłem jakieś 15 zł chyba. Na dobrą sprawę we dwie osoby możecie na spokojnie sobie zrobić pranie. Ja też wziąłem z jakiegoś... Zresztą też z jakimś typkiem sobie z hostelu zrobiłem pranie, bo mówił, że ma tylko kilka rzeczy, a chętnie by wyprawić, zapłacić za połowę, tak więc spoko. A ja schodzę, bo słuchajcie, jeszcze kolano lekko do skwiera. To jest z reguły piątek, sobota. Wszystko było pełne ludzi. Dzisiaj w niedzielę, jak widać, cisza i spokój. Za wiele się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że cokolwiek będzie otwarte, słuchajcie, bo ja jestem głodny. To jest taki Chińczyk, na który... To jest taki Chińczyk, do którego chodzę sobie codziennie, bo ma nawet... No, najtańsze jedzenie ze wszystkich tutaj w okolicy. Tu jest taka dzielnica, no mówię, imprezowo-jedzeniowa.
ale wszystko, słuchajcie, o godzinie 20 jest zamknięte. Mam nadzieję, mówię, że ta jedna knajpa chociaż będzie czynna, ale to już nie pierwsza miejscowość, gdzie wszystko jest pozamykane około godziny 21. To samo było, jak byliśmy w Taranaki. Wszystko kompletnie pozamykane. Słuchajcie, każda knajpa o 21. Do widzenia, zawijać się na chatę. No, słuchajcie, człowiek tęskni za tajskimi cenami, tutaj 21 dolarów nowozelandzkich za zupę tom yum, gdzie normalnie kosztuje 100 baciszy. A słuchajcie, trzeba jeść tajskie w Tajlandii. A poza Tajlandią to się nie opłaca. Chińczyk otwarty. Kolacja zjedzona, wybaczcie, że nie nagrałem, ale byłem tak głodny, że zabrałem się od razu za makaronik. Ale powiem wam, że te porcje i tak nie są tak duże. No ta miejscowość jest tutaj, gdzie ja jestem, w 100% turystyczna. I to nie jest najtaniej, wiadomo, jakbyście poszli, nie wiem, gdziekolwiek u nas w Polsce na rynek, czy to we Wrocławiu, czy w Poznaniu, i chcieli zjeść jakiś obiadek, to pewnie najtaniej też by nie było. Wyszedłem na ulicę obok, żeby pokazać wam, co się dzieje, ale jest kompletna pustka, cisza. To jest główny dworzec, stacja, która zabiera, z której w sumie zabiera się pasażerów jadąc gdziekolwiek dalej, na przykład do Auckland, a ja jeszcze idę, słuchajcie, do sklepu kupić banana i wafelka proteinowego, bo dzisiaj pożyczyłem od koleżanki z pokoju, wiszę jej, tak więc idę oddać. Wiadomo, że dobry chłopak jestem. Ale porównując na przykład do Auckland, tutaj jest zdecydowanie spokojnie, no i lepiej, bo ja wolę, aby była cisza i spokój, zamiast, słuchajcie, hałasy pod hostelem. 21.08, właśnie zamknęli jedyny market na dzielnicy, gdzie można było cokolwiek nabyć, ale niestety nie mieli bananów. Bar, karaoke, wszystko zamknięte. Dobrze i niedobrze w sumie. Ostatnia sekcja przed pójściem do hostelu. Zrobiłem kółko w koło najpopularniejszej dzielnicy. No niestety kompletnie nic nie ma, tak więc wracam, moi drodzy. Jeszcze kilka słów muszę do was skierować. No i słuchajcie, przyszedłem do hostelu. Miał klucze, drzwi zamknięte. Nie mogę wejść. Dzwonię dzwonkiem. Nikt nie odbiera. Kurczę, nie spodziewałem się. Za każdym razem gdzieś tam, wiecie, jak wychodziłem, to było potwierane, a teraz jest lipa. No nic, poczekam jeszcze, ale już 3 minuty czekam i nikt nie przychodzi. Moi drodzy, udało się wczoraj wejść do hostelu normalnie, ale już nie dałem rady nagrać, ponieważ jak tutaj przyszedłem na taras, było tak głośno, była impreza, niby jest to hostel nieimprezowy, ale tutaj koło godziny 10.30 sporo ludzi imprezowało, czy pili sobie, wiadomo, koniec tygodnia. Ogólnie zauważyłem, że mnóstwo, 95% osób spotykanych w hostelach w Nowej Zelandii, tak samo jak w Australii niemalże, to osoby, które po prostu przyjechały na dłuższy okres, na przykład, wiecie, ten working holiday, no bo po prostu przyjazd tutaj na taki tydzień czy na dwa na wakacje średnio się opłaca, przepraszam, i wychodzi dużo pieniędzy. Ale oczywiście w kolejnym odcinku powiem wam wszystko dokładnie, jak to wygląda, żeby tutaj przyjechać, ile potrzebujecie pieniędzy, jak droga jest Nowa Zelandia. Teraz po 2 tygodniach mogę wam to plus minus określić, tak więc pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie, hej!